Przemek odnalazł Volvo, które wygląda na porzucone. Tak, słucham. Dzień dobry, witam serdecznie. Przemek Szafrański z tej strony. Ja przyjechałem obejrzeć to Volvo, co dzwoniłem wcześniej. Tak, ja już idę. Tak, dobra. Samochód jest trochę zakurzony, wygląda na zaniedbany. No cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Piotrek. Witam, Przemek. No to jest trochę, to. Trochę widzę zakurzony. No, drzewa pylą teraz, to po prostu co pół godziny bym musiał go myć. No tak, polerka po drzewie za każdym razem. To jest, wiesz... Sprzedający może mieć rację, bo rzeczywiście wszystko pyli dookoła, więc po prostu auto jest opylone. Jeżeli mógłbym poprosić o jakieś takie dane, te wszystkie, co tam są w ogłoszeniu, ale przebiegi, no, żebym jakby nabrał tej wiedzy. No teraz ma 420 tysięcy, już nastukane. 2003 rok, ale fajny silnik. 2.4, D5, dokładnie tak. Będę zaglądał, no, dobra? Zaglądaj, zaglądaj. Wszystko elektryka, pięknie działa. To taka, kurczę, rzeczywiście, jednak taka bardziej wyposażona już wersja, można powiedzieć, topowa wreszcie. No. Jest niezła. Powiem ci, że całkiem dobrze wszystko działa. Elektryka, klimatyzacja. Zobacz tutaj. No. Głośnik. Rozumiem, że zestaw głośno mówiący w zagłówku. Dokładnie. A to ciekawy bajer. Tak, Volvo miało trochę takich pomysłów. Natomiast zaskoczony jestem, jak dobrze jakościowo to wnętrze obroniło się przez te 420 tysięcy kilometrów przebiegu, no, przecież, który on ma za sobą. Głównie w trasie latał, więc... Jak patrzę do wnętrza, to aż nie chce się wierzyć, że ten samochód może mieć ponad 400 tysięcy przebiegu. Mogę otworzyć sobie maskę i zajrzeć do głośnika? No i się właśnie... O! Chciałem powiedzieć, że się właśnie zgubiłem, ale się nie zgubiłem, bo już się odnalazłem. Wszystko działa. Ten piec jest wielki jednak mimo wszystko. Jest, tak jak widzisz, nawet całkiem dobrze wygląda, nie jest tutaj... Nie widać żadnych wycieków, nie wiem, nie jest zakurzony, więc nie stoi. Cały czas jest auto jeżdżone. Rozrząd dopiero co zrobiony, widzę 20 parę tysięcy temu. No. Nie chcę powiedzieć, że to legendarny silnik Volvo, ale naprawdę niezła, wytrzymała jednostka. Rzucę okiem, dobrze? Oglądaj. Jak to tu wygląda, ale to widać w ogóle generalnie serwisowo samochód, jak ja jest? Starałem się robić to tak, jak trzeba, nie? Mówią niektórzy, że dbam o auto lepiej niż o kobiety, ale... To trochę ryzykowne, powiem szczerze. Ale okej, dobra, nie no, klocki tarcze są. A tak jak patrzę, no tu jakieś takie trochę wyłamane plastiki. Wiesz, używa się tego auta. Wreszcie znalazłem jakiś zepsuty element wnętrza, a dokładnie plastik lamki. Zawsze trzeba będzie coś z tym zrobić ewentualnie, nie? Jeszcze zajrzę sobie do bagażnika. Oglądaj. No to... No to jest ogrom, no to rzeczywiście już w ogóle zapomniałem. Robi wrażenie. Nie, no robi, to olbrzymi bagażnik, naprawdę można się spakować i gdzieś pojechać.